Cześć, witam was serdecznie, z tej strony sierżant. Przed chwilą skończyłem odcinek o pierwszej hali naprawczej. Teraz zaczynamy odcinek o drugiej, największej i w sumie najbardziej znanej z zakładów naprawczych taboru kolejowego, hali naprawczej. Zapraszam was serdecznie na film. Dobra, czy można tutaj jakoś się w prosty sposób stąd wydostać? Taki, który nie przysporzyłby mi wiele problemów, a który byłby stosunkowo prosty. Oczywiście, że można. Przepraszam was za ten szok. Naprawdę, to nie było ustawione. Przyrzekam was, wam, ale ten ochroniarz strzelał. Miał broń i strzelał. Tak więc przepraszam was, że dzisiaj nie nagramy tamtej hali, ale naprawdę nie wiedziałem, że w ZNTK może być aż tak niebezpiecznie. Słuchajcie, cały jestem roztrzęsiony, nie wiem czy to po mnie widać, bo się do was nagadałem przy poprzednim odcinku, ale naprawdę masakra. Przed chwilą byliśmy tam, w tamtym miejscu, wychodziliśmy do hali. Głównej naprawczej hali, najwyższego budynku zakładów naprawczych. Był tam ochroniarz. Ochroniarz miał broń, strzelił w powietrze. Strzał ostrzegawczy. Masakra. W każdym razie bardzo mnie ciekawi, o co chodzi temu ochroniarzowi. Więc pokręcimy się jeszcze chwilę po terenie. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze ich namierzyć. Przynajmniej tego jednego, drugi nie wiem, czy to był ochroniarz. Dobra, idziemy.
Jesteśmy na dachu tej hali, którą w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy. Powiedzmy, że będzie to taki najodpowiedniejszy punkt obserwacyjny, ponieważ z niego powinienem mieć widok dookoła na całe ZNTK. Słuchajcie, może inaczej. Bardzo się spodziewam, z jakiego powodu ten ochroniarz był dzisiaj taki ostry, nienaturalny jak na obiekt z zakładów naprawczych. Otóż kilka dni temu na tym obiekcie jeden ze znajomych mojego znajomego popełnił samobójstwo. Co za tym idzie, dostało się wszystkim ochroniarzom, którzy nie dopilnowali tego, żeby nikt nie wchodził na obiekt. Co za tym idzie, wzmocniono ochronę. Co za tym idzie, zwiedzanie ZNTK będzie trudniejsze. Oczywiście niech ta osoba spoczywa w spokoju. Miejmy nadzieję, że Stwórca przyjmie ją do siebie. W każdym razie pamiętajcie, nigdy, nigdy nie róbcie takich rzeczy. Na pewno nie w takich miejscach, gdzie mogą was znaleźć ludzie, ponieważ to jest trauma dla tych ludzi. Oczywiście bardzo odradzam wam w ogóle jakiejkolwiek formy, bo zawsze jest wyjście, uwierzcie, zawsze jest wyjście.